Kochani, stało się. Jesteśmy kolejny raz na targach. Kolejny raz na stoisku Termateka. Jakby nie było, rok w rok praktycznie się widzimy, albo nawet dwa razy w roku się widzimy na targach. Jest z nami Łukasz. Przedstaw się tym milionom słuchaczy. Wideo większość, i tak dalej. Większość mnie chyba zna, no, nie? Chyba cię zna, ale jak ta pani Gemowefa na przykład, która nie oglądała poprzedniej relacji. Więc nazywam się Dziedzic Łukasz, jestem dyrektorem Termateka. Okej, okay. I powiedz mi, z czym przyjechaliście tutaj na targi? W tym roku nie wprowadzaliśmy dużo nowości, ponieważ zeszły rok zrobił nam, jakby to powiedzmy, całe nasze portfolio się wymieniło po pierwszym etapie, więc pompy ciepła zostały jak zostały. Jedyne co się zmieniło, to tak naprawdę zmieniliśmy wężownice w zbiornikach nierdzewnych. A co się z nimi stało, że zmieniliście? Zmieniliśmy z racji tego, że chcieliśmy, aby nasze zbiorniki pracowały ze wszystkimi możliwymi pompami na rynku, gdzie tak duże wężownice nie zawsze pasowały do wszystkich pomp, które znajdowały się na naszym rynku. Następnie powstał Hydrobox, który jest, może tak powiedzmy, mikrokotłownią, czyli tym największym supłem, który musisz zbudować w hydraulicznym na instalacji, czyli zawór trójdrogowy, grzałka, filtr magnetyczny i wiele innych rzeczy, co bardzo dużo zabiera czasu instalatorom, więc wstawienie takiego modułu, który jest dostosowany do każdej możliwej dostępnej pompy monoblokowej na rynku naszym. Czyli nie tylko do waszej? Nie, nie tylko do naszej. Dostępne do wszystkich możliwych urządzeń. Zaoszczędza to jakieś 3-4 godziny czasu pracy, więc myślę, że fajnie. Co jeszcze się zmieniło od zeszłego roku? Od zeszłego roku zmieniło się dużo pod kątem dystrybucji i rozwoju naszej firmy. Jak sam widzisz, w tym roku zrobiliśmy trochę większe stoisko niż trochę zaś. Większy show. I trochę większy show. Sponsor, partner strategiczny. No, troszkę poszliśmy do przodu. I w sumie w zeszłym roku skupiliśmy się bardziej nad budowaniem marki i rozprowadzaniem produktów do... Czyli takie myślenie globalne bardziej. Tak, rozumiem, tak. Czym się możesz pochwalić właśnie? Rozpoczęliśmy w zeszłym roku dystrybucję w Czechach. W tym roku już byliśmy na targach w Czechach, w Infotermie. Też relacje z tego przedsięwzięcia można znaleźć na Facebooku, gdzieś tam w naszych newsach. Rozpoczęliśmy też dystrybucję w Niemczech. I mamy jeszcze 3 inne w zapasie, które się szykują też w innych państwach, więc myślę, że bardzo pozytywnie jest odbierany Termatek na rynku poza Polską i cieszy się dużym zainteresowaniem, co dla nas jest też bardzo ważne, żeby rozwijać markę, być stabilnym, budować te serwisy, pokryć tą Europę najlepiej całą. I żeby wszędzie tylko wszędzie był Termatek, tak? Termatek, tak. Otwierasz lodówkę, jest Termatek. Także założenie jest bardzo mocne, natomiast jest to, brzydko mówiąc, cholernie dużo pracy, cholernie dużo rozmów, wyjazdów i też niekiedy nasze rodziny też się nie cieszą, że... Niecierpliwią się, że Łukasza po prostu tak, nie ma w domu. Nas nie ma, że coś znowu się dzieje gdzieś i trzeba być, natomiast myślę, że bardzo fajnie to wszystko wychodzi. Rynek polski też, powiedzmy tak, przyjmuje nowości, tu się powolutku, gdzie sam pamiętasz pierwsze pompy propanowe, no to mieliśmy my jeszcze tam może z dwie firmy dystrybucyjne. No teraz tego jest wysyp, można powiedzieć. Teraz jest tego wysyp, natomiast powiem jedną rzecz dla osób, które kupują, dla nas, czy tam dla tych, co zaczęli w ogóle dystrybuować. Nauczcie się robić propan. To jest całkiem coś właśnie innego. Może takie pytanie teraz. Macie doświadczenie. Nie jeden projekt, że tak powiem, mieliście u siebie. Mieliście jakąś grupę produktów, która została zastąpiona inną grupą, tak, lepszą produktów. Tak. Bo dbacie o tego użytkownika końcowego, żeby on też był zadowolony. To teraz taka osoba, która zastanawia się nad pompą ciepła, bo rozumiem, że dla Ciebie propan to jest tylko propan i bardziej w tym kierunku należy iść, jeżeli myślimy o pompach ciepła, tak? To znaczy, powiedzmy tak, rynek sam wymusza ten propan, to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi na przykład, pewnie masz na myśli też CO2, drugi równoległy. Tak, ale wiesz, o co mi chodzi? Teraz zawężając się, jeżeli mówisz, że propan jest to raczej przyszłość, jest to dobry czynnik, nie wiem, lepszy niż R32 syntetyczny. To znaczy, nie możemy tak mówić. Nie możemy tak mówić.
Wyjechałbym do teraz... różnych zastosowań. Tak, powiedzmy sobie szczerze. R32 ma swoją charakterystykę, ma swoją kopertę pracy. R410 ma to samo i R290 ma to samo. I teraz ta maszyna może być na przykład zastosowana w jakimś domu, gdzie na przykład niekoniecznie nie jest ona tam potrzebna, bo ma za dużo mocy do tego, co jest potrzebne do budynku. Dlatego też na przykład rynek R32 dalej funkcjonuje, ma się dobrze, nawet jeżeli pojawiły się 290. Natomiast 290 to inna specyfika budynku. To tak jakby troszkę maszyny bardziej do tyrania, tak? Że one funkcjonują trochę sprawniej przy tych niższych temperaturach. Mają oczywiście też inne rozwiązania, ale też wymagają od instalatora troszkę innej filozofii mentalności. I najważniejszy dla pomp ciepła i R32 i R290 to jest właściwy montaż i wiedzieć dobór. I dobór tych urządzeń przede wszystkim. Dlatego też na przykład w tym roku powstały placówki APS-owe. Na zasadzie mamy instalatorów, którzy przyjeżdżają na szkolenia i odbierają wszystkie instalacje po instalatorach, którzy przeszli pierwsze szkolenie. Co nam to daje? Podwójne sprawdzenie instalacji i czy ona jest wykonana zgodnie ze sztuką, żeby nie było problemów. Sprawdzenie też doboru. No, nawiązując do tego, nie ma opcji takiej, bo jest niestety tak u, powiedzmy, nazwijmy to szeroko konkurencji, że jest na tej zasadzie, że ktoś instaluje, przyjeżdża firma od dystrybutora, od producenta, zwał jak chciał i ona certyfikuje niejako ten montaż, sprawdza, czy wszystko jest ok. Tak. Przywala gwarancję, że jest ok, tak. A potem się okazuje, że przyjeżdżają takie biedoki z klimatyzacji Katowice i okazuje się, że ten układ hydrauliczny w ogóle jest źle podpięty, że wiesz, rury są w ogóle i zawór przełączający, czy jakieś takie podzespoły są w ogóle nie tam, gdzie powinny być, a gwarancja jest. Rozumiesz, okay. Że u nas raczej nie powinno to wstępować. U nas wymogiem do tego, aby urządzenie dostało gwarancję, po pierwsze, dla tych urządzeń, w których stoimy, jest odbiór przez APS-a. APS przyjmuje gwarancję na to urządzenie, czyli po montażu instalator fizycznie może powiedzieć, że może zapomnieć o kliencie, bo APS przejmuje wszystkie sprawy gwarancyjne. Natomiast drugą rzeczą bardzo ważną, nawet APS-owi nie podbijemy gwarancji, jeżeli nie będziemy mieli połączenia bezpośredniego z bezprzewodowym GSM-em, którym monitorujemy pracę pompy 24 godziny na dobę. Czyli rozumiem, pompy dalej tak jak się łączyły, czy łączyły tak. Się przez GSM, łączą się teraz przez GSM. Tak, czyli dokładnie. Nawet wszędzie tam, gdzie nie ma internetu, ktoś na budowie jeszcze Wi-Fi, tak, to taka pompa jest w stanie się tak, komunikować, wysłać jakiś pakiet danych. Bo podstawowo, wy wiecie, co ta pompa ze sobą, wiemy. Jak działa tak, wiemy. W danym momencie. Nawet potrafimy z wykresu powiedzieć, kiedy pompa jest niedowymiarowana do budynku. Okej. Okay. No, ale to wiesz, różne sytuacje się zdarzają. Często tak. Są etapy przejściowe, gdzie pompa już musi być zainstalowana, a na przykład jeszcze nie ma ocieplenia. No tak, dokładnie. Ale o co mi chodziło w całej tej mojej zagmatwanej dyskusji? Dajcie mi dojść. Daj mi dojść. Źle to brzmi. W każdym razie, co byś powiedział osobom, które są zainteresowane produktem takim jak pompa propanowa? Dlaczego właśnie warto wybrać wasz produkt, Termateka, albo jakiś inny produkt, na co zwrócić uwagę, a czego się wystrzegać? Dlaczego jest, bo był zalew pomp ciepła propanowych z Chin, tak? Tak? I tego było naprawdę bardzo dużo. Ludzie myśleli, że jest pompa, jest propanowa, jest już najlepsze, co może być. Już się nie da nic więcej. Już się nie da nic więcej i najlepiej tych, kto kosztuje 3000. O. No tak. Dokładnie. To znaczy tak, pierwsza kwestia, może to zabrzmi dziwnie, ale tak, jeżeli przyjeżdża do was instalator i proponuje wam pompę ciepła propanową, to patrzcie na pracę nominalną urządzenia. Każde urządzenie, które jest sprzedawane na rynku polskim, czy na jakimśkolwiek innym rynku, powinno mieć podawaną nominalną pracę, czyli tak zwany albo P-Design, albo pracę przy plus 7 i tak dalej, i tak dalej. Gdzie na propanówkach? Nie do końca się sprawdza plus 7 W35, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo dla plus 7 ta pompa może być, na przykład teraz jest 6, może być 9. Tak? Bo a potem się okazuje, że jednak się mocno traci. Tak, dokładnie. I mówię o tym głośno i wyraźnie, ponieważ my zawsze zwracamy uwagę, że dla nas moc pompy jest P-designem przy minus 10 stopni na dworze, czyli tak jakby laboratoryjne wartości. Czyli dla nas to jest nominał pompy.
tak? I na to bym chciał, żeby klient zwracał uwagę, bo my się tego trzymamy, tak? My nie podajemy maksymalnych, podajemy je w tabelach, maksymalną, minimalną, ale trzymamy się, jeżeli chodzi o nominał, trzymamy się P-Designu i to należy sprawdzić. Dwa, róbcie Państwo audyty. To jest mega ważne. Jeżeli instalator nie chce zrobić audytu, to odpowiedzcie mu na wszystkie pytania, które są potrzebne do tego, aby ten audyt jak najbardziej zbliżony do doboru zużycia pompy ciepła podał. Dwa, trzy, nie wstydźcie się podać informacji, że przez piec przeleciało 3 tony ekogroszku, tak? I 4 meblościanki, no nie? To trzeba też fizycznie uwzględnić, bo to ułatwi pracę instalatorowi i unikniemy problemów na w późniejszym etapie. Czyli nie ma udawania, tak? No nie ma udawania, jak bo już... 4 zazwyczaj, a raz mu się udało 3, to podaje 4, a tak, nie 3 tony ekogroszku. Dokładnie, bo ten budynek fizycznie, on się nie robi z roku na rok młodszy, tylko się robi starszy, no nie? Więc to są takie ważne rzeczy i teraz jeżeli wychodzi Wam, choćby nie wiem, będzie to może kryptoreklama ciepła właściwie, tak? Wchodzicie na swoją stronkę, jeżeli tam się wyspowiadacie krok po kroku, plus minus da Wam jakąś wartość, ale to nie jest wartość święta. Ta wartość święta zostaje określona przez Wasze zużycie, przez ciepło właściwie i później się to uśrednia i dobiera się do domu. Jeżeli kolejną rzecz, aby ograniczyć nawet dobrze dobraną pompę zużycie energii, zmieńcie, proszę Państwa, kaloryfery. Czyli jedno. Tak. Nawet przy propanie ograniczać temperaturę. To znaczy, tak, bo to jest ekonomicznie uzasadnione, tak? Brzydko mówiąc, kaloryfer ma 55 stopni, tak? Powiedzmy, klima konwektor, który w obecnych czasach da się kupić najtańszy, nie wiem, tam 400 zł drożej niż kaloryfer, jakąś tam 900, to fizycznie w stosunku rocznym oszczędzimy połowę. No, tylko... Może się tak okazać przy tych cenach energii? No tak się może okazać, więc patrząc na to, co się dzieje w ogóle na rynku, czyli mamy po złotówce prąd i tak dalej, ja bym nie chciał, żeby mi dom zużył, nie wiem, 10 tysięcy kilowatów, i zapłacić za to 10 tysięcy złotych. To te 10 tysięcy, jak ja przeznaczę na klima konwektory, to mi się to zwróci przez 2 lata, no nie? Sezon czy dwa. Tak, więc fizycznie trzeba na to tak patrzeć. I ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby instalator mówił prawdę o urządzeniach, a dwa, sam klient końcowy, żeby sobie nie zrobił krzywdy, podając te dane takie, a ja kiedyś ocieplę ten strop. Kiedyś. Ja kiedyś ocieplę tą ścianę, a wie Pan co, a za 2 miesiące mam dostać ofertę na okna i ja je wymienię, których nigdy nie uwymienił. I ja później mam taki telefon od klienta i mówię, ale proszę Pana, to jest Pana wina. Bo Pan przekazał takie informacje do instalatora, a instalator dostosował się do tych informacji, które Pan mu dał. On nie jest z Wami w domu 24 na dobę, żeby wiedzieć, co się dzieje w domu, no. Tak, czyli ani, tak to... podsumowując, ani za duża, ani za mała pompa ciepła nie jest dobra. Jedna i druga, no tak, będzie żarła energię, a w przypadku jednej jeszcze będzie w ogóle niedogrzana, tak? No, więc dokładnie. Nic dobrego, nic komfortowego, warto to robić. Ja myślę, że to zrobić sumiennie, starannie. Tak. Tak, powiedz mi, co jeszcze z Waszej oferty? Czy jest coś, co jeszcze byś chciał tutaj zaprezentować? Na co zwrócić uwagę, o czym zapomniałeś? Coś zwrócić uwagę, no. Naszą zajebistość. Tego, że jesteście zajebiści. Czyli rozumiem, że wszystko. Możemy przejść do kolejnego segmentu. No ja myślę, że tak. No, mamy szafy hydrauliczne, które fizycznie poszerzyły troszkę nasze portfolio, a mianowicie powstały 32 rodzaje szaf. Czyli tak de facto, patrząc na tą szafkę tutaj, mamy kotłownię w pigułce. Już losuję. Mamy kotłownię w pigułce i fizycznie możemy zrobić jej w 32 konfiguracjach, ułatwiamy to instalatorowi i klientowi ładny widok. Ważne, żeby była różowa. Mam losować, tak? Rozumiem, jak co roku. Jak co roku. Obuchy. Kurde, no. Mam nadzieję, że będzie ciężkie. Przeczytaj, przeczytaj. Dlaczego firma... Przeczytaj. Klima 24 nie obsługuje Waszych urządzeń. No właśnie, ale ja pytam, dlaczego? Jak mam powiedzieć, od strony... Odpowiedź na pytanie, ja ci nie pomogę. Dlaczego Klima 24 nie obsługuje? Nie wiem, bo spotkaliśmy się może po drodze z 4 razy na CPN-ie i zawsze mieliśmy się zjechać i nigdy żeśmy się nie zjechali. Tak. A wiesz, że... Ja wiem, że ty kłamiesz. Czemu? Bo on jeździ Teslą. Nie mogliście się spotkać na CPN. Spotkaliśmy się na Orlenie, proszę pana.
i jadł sałatkę. Pani, tym optymistycznym akcentem kończymy to stoisko. Jak jesteście zainteresowani Termatekiem, to walcie do opisu tego filmu. Dziękuję Ci bardzo. I zapraszam za rok. Dalej. Trzymaj się.